Bez uników rozmowa polityczna w trójce zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Radosław Sikorski, szef MSZ-u tuż przed wylotem do Brukseli na spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich NATO. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Ale zaczniemy od ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął Polak Damian Sobul. Panie ministrze, czy to była zbrodnia wojenna? Przede wszystkim pamiętajmy o tragicznej śmierci naszego rodaka. Pan Damian niósł pomoc już w Ukrainie. To zresztą bardzo zasłużona, apolityczna organizacja. World Central Kitchen. No ona niesie pomoc, po prostu żywi ludzi w czasie, gdy trwa konflikt, a potem się wycofuje. Um, rozmawiałem o tym i z ministrem spraw zagranicznych, i z ambasadorem. Otrzymuję kondolencje, które chciałbym niniejszym przekazać rodzinie. On nie był sam. Zginęli też obywatele innych krajów. Um, Wielkiej Brytanii, Australii i y, człowiek, który miał tak. obywatelstwo kanadyjsko-amerykańskie. Tak. Bezstronni cywile zostali zaatakowani i zabici w operacji, do której przyznała się już armia izraelska. Jeżeli... Panowie, pytanie: czy to była zbrodnia wojenna? Tak to nazywa wicemarszałek polskiego Sejmu Krzysztof Bosak, który oskarżył Izrael o zbrodnie wojenne i terroryzowanie organizacji humanitarnych, co spotkało się z bardzo ostrą odpowiedzią ambasadora Izraela Jakowa-Liwne w Polsce. Który nazwał wicemarszałka Sejmu yy, antysemitą. Panu, marszał, panu ambasadorowi radziłbym tutaj więcej umiaru i pokory, bo to jest raczej czas dla niego na przepraszanie niż na nakręcanie emocji. Yy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych musi reagować na podstawie faktów. Yy, yy, coraz więcej się dowiadujemy. Ale co jeśli, pan usłyszał właśnie od jeśli, y, 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 swojego odpowiednika w Izraelu, od ministra spraw zagranicznych? On obiecał niezależne śledztwo, bo jeśli prawdą jest to, co pisze prasa izraelska, że y, y, świadomie y, zaatakowano konwój humanitarny, sądząc, że tam mógł być jeden terrorysta. Ale terrorysta, który nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla, dla jakiejś większej grupy osób. Czyli, czyli być może była gotowość do poświęcenia życia siedmiu szlachetnych, Bogu Ducha winnych y, cywili, po to, żeby zabić jednego terrorystę. To ja nie znam systemu etycznego, w którym to jest uzasadnione. I, i, i ani pani, ani ja nie jesteśmy prawnikami, ale budzi to moje. Moralne oburzenia. I za to Izrael powinien przeprosić i wypłacić odszkodowanie, jeśli takie są fakty, które jeszcze ustalamy. No właśnie, izraelski harec zasugerował, że to był celowy atak. Tym bardziej, że konwój został trafiony, gdy opuszczał magazyn, gdzie wyładował 100 ton pomocy humanitarnej. I ten atak nastąpił, mimo że informacja o trasie konwoju była przekazana izraelskiej armii. Czy, powtarzam pytanie, czy to jest zbrodnia wojenna? I czy rzeczywiście jest tak, że głód, który może nastąpić w strefie gazy, jeśli nie zostanie tam dostarczona żywność, pomoc humanitarna, może być traktowany tutaj jako no, jednak jakaś metoda prowadzenia wojny? Ja nie jestem prokuratorem ani sądem, więc ja nie jestem w stanie tego orzec. Mówię, że to budzi moje etyczne oburzenie. I, i trzeba to po prostu ustalić. Proszę pamiętać, że w tym konflikcie tragicznym, beznadziejnym obie strony czują ból i wściekłość. Izraelczycy, bo zostali zaatakowani w największym ataku terrorystycznym w ich historii, a Palestyńczycy, bo cierpią od dekad pod okupacją, która nie daje im pełnych praw obywatelskich. Polska zna takie sytuacje na własnej skórze, bo była przez dziesiątki lat narodem bez państwa. My uznajemy prawo Izraela do obrony własnej, do życia. W, w bezpieczeństwie. Nie uznajemy prawa Izraela do nadużywania siły czy do, nie, do nielegalnego osadnictwa. Przypomnę, choćby w zeszłym tygodniu MSZ potępił um, kolejną decyzję o bodajże 700 hektarach zawłaszczania palestyńskiej ziemi. Um, Na no z kolei uznajemy też um, prawo Palestyny do, do państwowości, do, 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 do stworzenia Swoich ram instytucjonalnych, państwowych do życia w pokoju. To jest tragiczna sytuacja, w której obie strony tracą. Ja rozmawiam z, z ministrem spraw zagranicznych Palestyny, z ambasadorem Palestyny. Oni wiedzą, że to, co zrobił Hamas, to jest potężny cios w sprawę palestyńską. Ehm, i, I kto na tym korzysta? Korzysta Iran i Rosja. Izrael i Palestyna tracą. No, ale jeszcze w tej chwili, biorąc pod uwagę, że w ataku zginął obywatel kanadyjsko-amerykański, to właściwie oni za chwilę stracą sojusznika, bez którego te, tej wojny się nie da wygrać, czyli Amerykanów. Ja tłumaczyłem panu ministrowi Kacowi, że skoro Izrael, chcą wyeliminować Hamas, organizację terrorystyczną, która dopuściła się krwawego, bezprzykładnego ataku na bezbronnych izraelskich cywili. To jednocześnie powinni uruchomić proces pokojowy z tymi Palestyńczykami, który, którzy chcą pokoju, i tego brakuje. Polskie śledztwo zostało też wszczęte w sprawie śmierci naszego obywatela, jakie będą działania podjęte? No to już proszę pytać prokuratury. W każdym razie ja zażądałem od strony izraelskiej pełnej współpracy z naszą prokuraturą i tu jako MSZ oczywiście będziemy wspierać. Departament konsularny, ambasada oczywiście są do dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości. Środowiska prawicowe, skrajnie prawicowe już się domagają wydalenia ambasadora Izraela w Polsce za ten Nie tylko skrajnie wpis. prawicowe, skrajnie w ogóle się domagają. Ale czy on będzie wydalony i czy czy ta historia nie nakręci antysemityzmu w Polsce? Zdaje się, że już nakręca. Jak powiadam, to są tragiczne wydarzenia. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy armia izraelska nadużyła siły. Przypomnę, kilka, chyba już teraz naście tygodni temu, zastrzeliła własnych zakładników, którzy chcieli przejść, przejść do swoich, machając białymi flagami. I nie można tego zbyć, mówiąc, że to się zdarza na wojnie, tak jak to zrobił wczoraj premier Netanyahu. No ewidentnie coś jest nie tak z zasadami użycia broni przez wojsko izraelskie. No właśnie też tak skomentował to był ambasador w Izraelu, Maciej Kozłowski, mówiąc, że zasady użycia broni przez armię izraelską tutaj szwankują. Pan, jako były szef MONU jak to odbiera? Co tam trzeba by było poprawić, żeby takie sytuacje się nie zdarzały? Na wojnach zdarzały. ostrzelanie swoich się zdarza, ale tutaj jest taka dysproporcja siły i taka dysproporcja informacji, orientacji w przestrzeni na polu bitwy, że Izrael oczywiście ponosi większą odpowiedzialność za to, co tam się dzieje. Czy ambasador Izraela w Polsce zostanie wydalony za tę nieszczęsną wypowiedź? Stosunki z Izraelem są niełatwe. Przypominam, że póki co to my nie mamy ambasadora w Izraelu, choć mam już kandydata. Kto pa będzie tym ambasadorem? Tego nie powiem, bo pierwszy dowie się, znaczy dowiedział się już pan premier, ale pierwszy dowie się pan prezydent, zanim się podzielę tą informacją z panią. Um. Natomiast ja wiem, że to łatwo domagać się wydalenia ambasadorów, zerwania stosunków dyplomatycznych i tak dalej. To, jest, to byłoby łatwe i satysfakcjonujące dla niektórych na 48 godzin, a potem trzeba mieć normalne międzypaństwowe stosunki, bo przecież tam nadal są i polscy zakładnicy, i polscy obywatele w Izraelu, i polscy obywatele na zachodnim brzegu pod władzą palestyńską, a my służymy im pomocą i do tego ambasady są są przydatne. Skoro już rozmawiamy o ambasadorach, to czy nie uważa pan, że jest odpowiedni moment na wydalenie z Polski ambasadora Rosji, pana Siergiejewa, który co chwilę właściwie pokazuje swój stosunek do Polski i do Polaków. Ostatnio odmówił stawienia się w MSZ, żeby wyjaśnić, dlaczego pocisk manewrujący pod koniec marca tutaj w polską przestrzeń powietrzną wleciał. To prawda i czytałem badanie opinii publicznej, z którego wynika, że większość naszych rodaków by sobie tego życzyła. Chociaż jestem ciekaw, jak by odpowiedzieli, gdyby w pytaniu było zawarte, że jeśli wydalimy ambasadora Andrzejewa, to zapewne Rosja wydaje, wydali też polskiego ambasadora z Moskwy. No to już mówię Ale... właśnie, że aż 59% badanych w sondażu dla Rzeczpospolitej powiedziało, że Sergiej Andrzejew powinien zostać wydalony. No tak. Tak, ale pytanie, jak by nasi rodacy odpowiedzieli, gdyby jednocześnie wiedzieli, że, że wtedy Polska też straci ambasadora. To po pierwsze. Ale po drugie, wydaje mi się, że ambasador Andrzejew jest w pewnym sensie użyteczny, bo prezentując tutaj taką twardą wersję putinowskiej demagogii, przypomina nam wszystkim, jak wyglądała rosyjska i sowiecka okupacja w Polsce. Przypomina nam, z czym walczą Ukraińcy i czego już nigdy w Polsce w Polsce nie chcemy. No, ale armia radziecka już na szczęście nas, nas opuściła, więc może ambasador Andrzejew też. Tak, ale te neoimperialne klimaty w jego wypowiedziach są przypomnieniem i, i działają, uważam, dla nas mobilizująco, żeby zwiększać nasze zdolności obronne, zwiększać nasze, nasze możliwości odstraszania po to, żeby. Ktoś taki jak pan Andrzejew już nigdy nie był tu gubernatorem? No tak, to, to oczywiście tego byśmy chcieli. Jedzie pan do Brukseli na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Co będzie tematem rozmów? Oczywiście Ukraina, ta, ta neoimperialna inwazja rosyjska na Ukrainę i pomoc państw członkowskich dla Ukrainy, ale także możliwość, Decyzji co do stworzenia misji natowskiej, broń boże niewojennej, ale wspierającej na rzecz Ukrainy, co stworzyłoby możliwość używania zdolności samego sojuszu do szkolenia Ukraińców, do użycia logistyki sojuszu czy innych wspólnych elementów, które mamy, to mogłoby być znaczącym wsparciem dla walczącej Ukrainy. A nie ma Pan takiej obawy, że Rosja odbierze to jako wejście NATO do konfliktu zbrojnego? prezydent Putin sączy i przekonuje w swojej propagandzie Rosjan, że Rosja już od dawna jest w konflikcie z NATO, że, że walczy nie z Ukrainą, tylko z całym NATO i że właściwie to jest ich wojna obronna, co jest oczywiście kłamstwem. Ale na razie jeszcze nie atakuje krajów NATO. I nie radzę, bo jesteśmy 20 razy bogatsi, wzmacniamy się w tej chwili i tak jak Związek Radziecki nie wygrał zimnej wojny z całym Zachodem, tak i Rosja taką Wojny by przegrała. Zresztą uważam, że mimo obecnego no takiej sytuacji patowej na froncie, to Ukraina jeszcze ostatniego słowa też nie powiedziała. No a jak pan ocenia szansę Ukrainy na wygranie tego konfliktu i w jakiej perspektywie? To zależy od tego, co zrobimy my. Ukraina oczywiście też musi podjąć trudne decyzje o mobilizacji, o sposobie walki, czy znowu próbuje atakować, czy raczej się broni, ale czy dostarczymy my wystarczającej ilości amunicji? tutaj Polska działa bardzo aktywnie. Byliśmy jednym z kluczowych decydentów podczas czeskiej inicjatywy amunicyjnej i cała ta amunicja idzie przez nasze terytorium. Te wolumeny wzrastają, dzięki Bogu. Bierzemy udział w unijnej inicjatywie amunicyjnej. No szkoda e... tylko właśnie, że tak mało polskie kontrakty zbrojeniowe no, obejmują. To prawda, to zdumiewające, że za rządu. Nawet jedna z fabryk złożyła wniosek źle napisany do, do nie, niewłaściwego programu i, i potem się dziwią, że nie dostają pieniędzy. No ale, ale jak się pociotkami obsadza, o, obsadza firmy Skarbu Państwa, to takie są konsekwencje. Ale, mistrz, ale chwila moment, być. jeśli mogę. Mhm. Premier Donald Tusk wykorzystał spotkanie Trójkąta Weimarskiego w Berlinie, aby przekonać Niemców i Francuzów do uruchomienia 5 miliardów euro Europejskiego Budżetu Obronnego na Rzecz Ukrainy. Duża rzecz. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec i proszę o odpowiedź bez uników. Będzie pan komisarzem do spraw obrony Unii Europejskiej po wyborach do Europarlamentu? Nie ma takiego komisarza w systemie Unii Europejskiej. Ale wiemy oboje, że może być takie stanowisko. To już pani spekulacje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Radosław Sikorski, szef MSZ-u. Ja się z państwem żegnam do jutra do godziny 8.13. Renata Grochal.